Łotysze mają kłopot z historią. Oni mają historię właściwie ograniczoną do XX wieku. I rozpoczęliśmy debatę o tradycji pierwszej Rzeczpospolitej jako czymś, co łączy wszystkie kraje naszego regionu Europy Środkowej. Te zbroje są po prostu przypomnieniem bitwy pod Kirchholmem. W tej chwili miejscowość Kirchholm nosi nazwę Salaspils. Jest praktycznie przedmieściem Ryki. A w 1605 roku rozegrała się tutaj bitwa pomiędzy wojskami szwedzkimi a polsko-litewskimi, wygrana w sposób nadzwyczajnie efektowny przez wojska hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Zamiast płakać, że historia nas gnębi, to bądźmy dumni z tego, że potrafiliśmy być najlepsi. Dla mnie współczesna Łotwa trochę przypomina dawną Rzeczypospolitą. Kraj bardzo wielu narodów, bardzo wielu języków, bardzo wielu religii, całkiem nieźle na co dzień koegzystujących. Do oprowadzenia nas po rydze tradycyjnej, po rydze najstarszej, bo założona została przez biskupa przecież w początku XIII wieku, poprosiłem osobę najbardziej kompetentną, księdza arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza, arcybiskupa Rygi. W tym kościele był król Stefan Batory, codziennie uczestniczył we mszy świętej i tutaj też ksiądz Piotr Skarga wygłaszał codziennie kazania. Ryga pamięta o tym, że jest miastem wielowyznaniowym. Obok siebie mamy katedrę katolicką, katedrę protestancką. Rzut kamieniem, jedno z głównych na świecie centrów prawosławnych starowierów. Na Łotwie nie ma konfliktów międzywyznaniowych. Byłem właśnie konsekrowany w tym kościele, ponieważ nasza katedra jest mała, a z arcybiskupem luterańskim mamy bardzo dobre relacje i on uprzejmie udostępnił mi swoją katedrę. Jedną z cech charakterystycznych Łotwy i Łotyszy jest ogromny szacunek do wykształcenia języka własnej kultury. To jest naród wokół tej kultury i wokół języka zbudowany. Wobec tego mnie nie dziwi, że pępek świata dla Łotyszy jest tu, na Uniwersytecie Łotewskim. W XIX wieku na większości europejskich uczelni były karcery, w których byli sadzani zwyczajnie, jak to się mówiło wtedy, do kozy, studenci, którzy albo się źle zachowywali, albo przeklinali na przykład publicznie, albo źle się uczyli. Mieli tam łóżeczko, toaletkę i 24 godziny zamknięcia. Wypisywali fantastyczne inskrypcje, które też pokazują, na, że tak powiem, temperaturę emocjonalną życia studenckiego, że dwie doby bez kolegów, bez piwa, to straszne. Ogromna część polskiej patriotycznej inteligencji, która potem budowała II Rzeczpospolitą, kształciła się właśnie tutaj w Rydze. Ja wszystkich zapraszam na ulicę Alberta w Rydze, bo to jest ulica, która jak w soczewce oddaje całego ducha architektury secesyjnej. Po pierwsze są to wspaniałe budynki, bardzo bogate, duże. Po drugie, ta ulica została zbudowana de facto w ciągu 4 lat, w początku XX wieku. Połowa budynków wyszła spod jednego ołówka architekta, Michała Eisensteina, ojca sławnego reżysera filmowego Siergieja Eisensteina. I pomimo tego, że było to budowane w jednym czasie, że było rysowane przez jednego architekta, to chyba żaden detal się nie powtarza. Przepiękne klatki schodowe. Widać gigantyczne bogactwo miasta portowego początku XX wieku. W tym miejscu prezydent Republiki Łotewskiej przyjmuje swoich najbardziej prestiżowych gości. Tu się odbywają dyplomatyczne bankiety, tu odbywają się dekoracje. Dom Czarnogłowy, który jest miejscem niesłychanie mocno związanym z historią Polski, dlatego że tam został podpisany traktat ryski, określający nasze granice przed II wojną światową. Ale dlaczego Czarnogłowych? Czarnogłowi to było bractwo świętego Maurycego, zresztą w całej Europie, przynajmniej w Europie hanzeatyckiej. A bractwo świętego Maurycego to było towarzystwo dosyć podejrzane, szczerze mówiąc, bo byli to kupcy
to się ładnie mówi o staropolszczyźnie, bezrzędni, czyli kawalerowie. No i w sposób oczywisty, chyba nie bez powodu, podejrzewano ich o różne ekscesy w tych siedzibach owego Bractwa Świętego Maurycego czynionych. Bazar w Rydze to jest kolejne niezwykłe zjawisko. Podobno jest to największy bazar w Europie. Jest to bazar zbudowany przez oszczędnych Łotyszy z pozostałości hangarów niemieckich Zeppelinów z okresu I wojny światowej. Chodząc po tych pięciu gigantycznych halach, spotykamy właściwie wszystko najlepsze, co może mieć do zaoferowania kuchnia zarówno łotewska, jak rosyjska. Bo ogromne są tutaj wpływy rosyjskie. Na bazarze częściej rozmawiamy po rosyjsku niż po łotewsku. Konopljane masło? To typiczne łotwijskie. To tradycyjny łotwijski towar, który izdawna здесь употребляю. Он очищает организм. Помогает иммунной системе только для удовольствия. С кофе, если утром, очень полезно и вкусно. Моя супруга подает это как первое блюдо всем нашим гостям. Правильно, правильно. Она разбирается в этом уже. Молодец. Niewątpliwie, jeżeli ktoś lubi naprawdę dobre mleka, naprawdę dobre sery, to zapraszamy na Łotwę. Jeżeli ktoś chce sobie kupić mleko, które postawi spokojnie na zsiadły i zsiądzie mu się, to też zapraszamy na Łotwę, bo wreszcie Europy już jest trudno takie mleko kupić. Mamy dziesiątki, prawie jak na Syberii, która jest ojczyzną kiszonek, kiszonych czosnków, 7 czy 8 rodzajów kiszonej kapusty. Mamy zielony czosnek, mamy jakieś różne rodzaje cebul i trawy ukiszone. Mamy całą właściwie halę warzyw, w połowie zapełniono kiszonkami. Próbuję. Proszę. I wam, proszę. A, ok, w Мы стали 7 лет назад делать доение. Не убивать, а доить. И доение – это гуманно, помимо того, что это гуманный способ, а во-вторых, это очень продуктивный способ, эффективный способ. Oni z tego kawioru jesiotra doją, nie zabijając go. Jest to jedyny legalny czarny kawior z prawdziwego jesiotra na rynku europejskim. Ja w kuchni łotewskiej lubię majzezupę, czyli zupę chlebową, czyli miejscowy deser, robiony z pokruszonego, suchego, czarnego chleba, bakaliami, miodem, śmietaną. Jest to kwintesencja łotewskiego jedzenia, bo jednym z fundamentów łotewskiej kuchni jest czarny chleb. Łotysze mają swój szary groch. Nie wiem, gatunek grochu, który nie występuje w Polsce. Taki o takim ciemnoszarym odcieniu, który jedzą ugotowany z boczkiem i z dodatkiem śmietany albo kefiru. Jeżeli ktoś chce się wykąpać w Bałtyku i nie szczękać zębami, to powinien pojechać do Jurmały. To najkrótsza recenzja tego kurortu. Tu jest ciepła woda. Dlatego, że Zatoka Ryska jest zamkniętym, płytkim akwenem i przy względnie przyzwoitej pogodzie w lecie mamy temperaturę wody taką samą jak w Turcji. 23-24 stopnie. Piekielnie droga Jurmała jest od połowy lipca do połowy sierpnia. Na takim najbardziej prestiżowym kawałku plaży wynająć łóżko plażowe, to zapłacimy za nie jakieś 250 euro za dobę. Przez miesiąc w roku jest to kurort dla bardzo bogatych Rosjan. Przyjeżdżają tu wszyscy, miliarderzy z czołówki listy Forbesa rosyjscy, z Abramowiczem na czele, bo to jest miejsce mitologiczne dla właśnie Rosjan. To jest dawna willa pierwszego sekretarza KC Komunistycznej Partii Sowieckiej, czyli jak widać tutaj proletariat wypoczywał w osobach swoich przedstawicieli.
Trudno znaleźć tak naprawdę dużo krajów w Europie, z którymi mamy na tyle podobny zestaw interesów i zestaw poglądów wobec problemów społecznych i politycznych współczesnej Europy. Bo niby ta Łotwa jest daleko, niby Łotysz jest inny, no bo u nas dominuje tradycja szlachecka, tutaj dominuje tradycja chłopska. Ale właśnie tak jak nieco głębiej poskrobać, nagle się okazuje, że podobnie myślimy o bardzo wielu rzeczach. We'll be right back.